Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie. Ja jeszcze jestem. Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie. Ja jeszcze jestem w pokoju hotelowym w Radomiu. Właściwie zaraz muszę go opuścić i chciałam się tylko z wami przywitać, ponieważ tutaj mam dobre światło, mogę siedzieć i jest spokojnie. Przed chwilą na Instagramie otworzyłam paczkę z książką, tak, przywiozłam paczkę z Katowic do Radomia tylko po to, żeby właśnie nagrać tego reading vloga tutaj, żeby był on bardziej atrakcyjny. A mianowicie przywiozłam ze sobą paczkę, gdzie znajdowała się książka Emilii Friedlund, Historia Wilków. Jest to książka, która znalazła się w pierwszej szóstce Nagrody Bookera roku 2017. Jestem bardzo ciekawa tej książki i stwierdziłam, że nie będę nagrywała reading vloga, gdzie będę chciała przeczytać jak największą ilość książek, tylko raczej nagram reading vloga, który będzie dotyczył tylko tej jednej książki, więc już nie mogę się doczekać, kiedy właśnie zacznę ją czytać. Także jeżeli jesteście ciekawi, o czym jest ta książka i co o niej sądzę, ponieważ na samym końcu, po przeczytaniu tej powieści, na pewno podzielę się swoimi spostrzeżeniami i nagram taką recenzję siedzącą. No, na czym ja skończyłam? Aha, także jeżeli jesteście ciekawi, o czym jest ta książka i co o niej sądzę, to zapraszam was dalej do oglądania. Czy powiem wam, że nie spodziewałam się, że jest aż tak ładna pogoda. Ja w ogóle jestem w kurtce, którą zaraz ściągam i schowałam sobie okulary do walizki, bo mówię, w Katowicach leje, jest grad, a tutaj nie wiem ile, 30 stopni? Nie no, może nie, przesadziłam, ale z 25-26 będzie. I no, cudownie, cudownie. W takim razie idę sobie usiąść na ławkę do parku i poczytać książkę. Słuchajcie, mam poważny problem. Jest to taki problem, że nie wiem za bardzo, co mam zrobić, bo wleciało mi tutaj i nie umiem tego wyciągnąć i nie da się tego zrobić. Nie wiem, co mam zrobić. Masakra. What the fuck? Nie wiem, dlaczego nie słychać dźwięku nagrywania w aparacie. Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że długo zastanawiałam się, co sobie kupić na obiad. I po dłuższych przemyśleniach stwierdziłam, że zjem taki niezdrowy obiad z Adamem, jak wrócę. A teraz sobie pójdę na Buddha Bowl, ponieważ będę tęskniła za tym jedzonkiem, a zjadam tylko jedną porcję w tym roku na festiwalu, także mogę sobie iść i kupić i zjeść. Chciałam tylko powiedzieć, że już wróciłam do domu. Moje włosy mówią, Agnieszka, umyj mnie. I tak, podróż minęła mi bardzo spokojnie, bardzo fajnie. Chyba zasnęłam nawet w jednym momencie, ale tak naprawdę przez większość czasu czytałam książkę i nie jestem w stanie się od niej oderwać. Jest tak hipnotyzująca, w ogóle jest taka inna, taka niepokojąca, ale o tym będę wam mówiła w ogóle pod koniec filmu, ale jestem ciekawa w ogóle, jak to się dalej potoczy. Ona nie jest wcale gruba, bo ta książka ma, zaraz wam powiem, 280 stron. Nie chcę przeczytać, co jest na ostatniej stronie, bo bałam się, że sobie zrobię spoiler. Ale naprawdę genialna książka. Nie wiem, jak, no chyba, że coś się zmieni w połowie, ale na razie jestem zachwycona. Cieszę się, że mogę ją przeczytać i cieszę się, że mogę nagrać z tego reading vlog. My z Adamem teraz czekamy na pizzę i ja idę się umyć, ponieważ mój makijaż już cały spłynął. Może tego tutaj tak nie widać, ale tak jest. Mam świecącą lampkę na różne kolory, dlatego jestem raz zielona, raz fioletowa, raz czerwona. No, w każdym razie czekamy z Adamem na pizzę, no bo czemu nie? I będziemy oglądali prawdopodobnie Stranger Things, ponieważ jeszcze nie widzieliśmy trzeciego sezonu. Adam na mnie czekał, ja w Radomiu nie miałam kiedy oglądać. Także nadrobimy teraz te wszystkie seriale, które powychodziły, i Stranger Things, i Dark. I spędzimy ze sobą czas, bo nie widzieliśmy się 2 tygodnie. No, także trochę minęło. A ja na pewno jeszcze wieczorem będę książkę czytała przed snem, o ile nie zasnę od razu, bo jestem naprawdę zmęczona. I muszę sobie zrobić paznokcie, ponieważ już mi hybrydki tutaj tak gdzieniegdzie odchodzą, bo ja jeszcze się uczę robić hybrydy, więc nie są one tak dobrze zrobione. Normalnie niektóre nie odchodzą, a niektóre odchodzą. Nie wiem, o co chodzi. Muszę się dokształcić. Także zabieram książkę, idę się umyć i czekamy na jedzenie i będziemy oglądali seriale. A co?
witam was. Jest poniedziałek, przepraszam, że witam się w takim stanie z tyłu, w tle. W tle możecie słyszeć jakieś prace remontowe na dworze, także tak to mniej więcej wygląda już dzisiaj od rana. My z Adamem wstaliśmy około godziny 9, tak jakoś po 9, ale ja stwierdziłam, że dzisiaj odpoczywam i czytałam właśnie historię wilków. Jestem jakoś na stronie 150, ale teraz muszę przerwać czytanie, ponieważ chciałabym zrobić pranie rzeczy, które miałam w Radomiu. Chciałabym wreszcie pomalować sobie paznokcie, bo już mam spory odrost i w tej ręce nie ma już wszystkich hybryd. Dodatkowo chciałabym jeszcze poćwiczyć na ukulele, ponieważ pewnie wam nie pokazywałam, bo chyba tylko na Instagramie dodałam taki króciutki filmik, że Adam kupił mi ukulele i będę starała się uczyć grać. Zawsze było moim marzeniem, żeby w ogóle nauczyć się grać na jakimś instrumencie i stwierdziłam, że brzmienie ukulele bardzo mi się podoba. Też słyszałam, że jest się najłatwiej nauczyć samemu grać na ukulele jakieś tam nawet proste melodie. Więc chciałabym dzisiaj troszeczkę potrenować, a później myślę, że pojedziemy z Adamem na zakupy. Planujemy też jechać wreszcie do kina, bo mamy kilka filmów do nadrobienia, m.in. Spidermana. Więc tak, tak to mniej więcej wygląda. I co? Ja się właśnie zwlekam z łóżka i ogarniam poniedziałek. Ale potrzebowałam takiego dnia, potrzebowałam takiego rozpoczęcia dnia, więc jestem zadowolona. Adam sobie coś tam robi do pracy, a ja co? A ja się zbieram do sprzątania, do ogarniania. To znaczy, to nie jest tak, jest porządek w mieszkaniu, bo Adam pilnował porządku, ale chciałabym po prostu tak jeszcze ogarnąć, wiecie, te rzeczy po przyjeździe i to robić. To wiercenie mnie dobije. Serio. Tutaj jest ukulele, które kupił mi Adam i kupił mi przepiękny kolor, więc na pewno będę chciała sobie dzisiaj troszeczkę pograć. Już jest nastrojone, więc właściwie trzeba tylko usiąść i się pilnie uczyć, ale teraz proza życia codziennego, pranie. Paznokcie zrobione, jeszcze cały czas się uczę i nie jest to idealnie zrobiony paznokieć hybrydowy, że tak powiem, ale i tak już jest lepiej niż było na samym początku. Ja mam włosy jakieś nieogarnięte, także idę się teraz ogarnąć, idę zrobić coś z moją twarzą, pomalować ją czy coś w tym stylu, wywiesić pranie i zbieramy się z Adamem, ponieważ chcemy jechać do Decathlonu, do Ikei, do mojej mamy. Normalnie cały plan dzisiejszego dnia. Wreszcie udało nam się wyjść z mieszkania, wreszcie się ogarnęłam i Adam się śmiał, że z racji tego, że mam czapkę dzisiaj i Adam też ma czapkę, to wyglądamy jak rodzeństwo z Wodogrzmotów Małych. Ale kiedyś ludzie mówili, że w ogóle wyglądamy jak rodzeństwo. To jest creepy. Adam wziął sobie lody z chili, także polecam. Jak? Dobre? Nie wiem, co to znaczy. Próbowałam od Adama lodów i naprawdę pieką. Ozu. Już płaczesz? Nie. Taki obrażony, że nie ma 2000 subskrypcji, więc się już nie chcę patrzeć. Ale wiesz, zauważyłam ciekawą rzecz. No. Że nasz vlog zawsze kiedyś wyląduje w Ikei. Adam mówi przyszłe ciary, ponieważ jest przeżarty. Mówiąc przeżarty, jest naprawdę przeżarty. A, tutaj. Dobra, muszę schować kamerkę. I zrobiliśmy zakupy.
Jest godzina 22:47, my właśnie wróciliśmy do domu i zaraz będę musiała się umyć i położyć, ponieważ jutro wstaję wcześniej do pracy. No i na pewno przed snem jeszcze troszeczkę poczytam. Chcieliśmy jechać do kina, ale niestety już nie zdążyliśmy. Trochę nam czasu zajęła IKEA, więc w sumie no nie ma na co narzekać, bo kupiliśmy to, co chcieliśmy kupić. Oczywiście chcieliśmy kupić więcej, ale to może sukcesywnie będziemy kupowali. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się kupić zasłony, ponieważ te, które mamy, no trzeba dać do prania. Już były prane, ale no. Trzeba dać do prania i musimy je skrócić, ponieważ te wszystkie zasłony w IKEA są na 3 metry, a my mamy jakoś na 2,45 chyba wysokość powieszoną, więc na pewno będziemy musieli je skrócić, ale z doświadczenia wiem, że zasłony z IKEA najpierw się pierze, a później się skraca. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu, w kolejnym reading vlogu, to znaczy jest cały czas ten sam reading vlog, no ale mniejsza z tym. W każdym razie ja się właśnie zbieram do pracy, weszłam na balkon i stwierdziłam, że jest zimno, więc wzięłam sobie koszulkę i płaszczyk, który ostatnio kupiłam, także ubieram się, to znaczy jestem już ubrana, także zbieram się do pracy i odezwę się do Was na pewno później. Tak, tak na pewno będzie. Dobra, wróciłam z pracy z Adamem, jeszcze byliśmy u mojej mamy, zjedliśmy zupę i zrobiliśmy zakupy, więc stwierdziłam, że dawno nie robiłam bookhola, także nie bookhola, foodhola, więc stwierdziłam, że pokażę, co kupiliśmy. Wczoraj kupowaliśmy chemię, dzisiaj jest bardziej spożywka, także po kolei. Adam kupił sobie ściereczki uniwersalne, cebula, bo ta była najładniejsza, chciałam wziąć taką na wagę, no ale tamta to wyglądała strasznie. Humus paprykowy, przepyszny. Cukier, bo nam się już kończy, a tak kupujemy raz na pół roku. Tutaj są rzepy do przyklejania ramek. Moja kurka i to są jajka jedynki. Szukałam zerówek, ale niestety nie umiałam znaleźć, więc lepsze jedynki niż dwójki, trójki i czwórki. Nie wiem, czy są czwórki. To kupiłam w ogóle Askanowi i zapomniałam to wziąć z samochodu. Korzeń z selera, ponieważ chcę zrobić krem pomidorowy. Tutaj kupiłam pomidorki właśnie. Pomidorowo-paprykowy, przepraszam, tak to powinnam dokładnie powiedzieć. O, tutaj są pomidorki. Tutaj są jabłka, bo już mi się skończyły do mojej owsianki. Dwie cytryny. Ser królewski. Adamowi jutro zrobię kanapkę właśnie z serem królewskim, bo jest bardzo dobry. Ale jeszcze zrobię pastę jajeczną dzisiaj. Adam chciał ramę, więc kupiliśmy ramę. Paprykę. Banany. Tutaj jest sos słodko-kwaśny. Chciałam zrobić chińszczyznę, ale zjedliśmy u mamy zupę. Tutaj są serki. Zazwyczaj kupujemy skyr, ale teraz jakoś tak miałam ochotę na ten roll mlecz, przepraszam. Tutaj jest ścierka uniwersalna, ale to jest zakup Adama. Tutaj też są jakieś ścierki, cebulka dymka, borówki amerykańskie, 3 nektarynki i bułki. I to wszystko dzisiaj. Aha, jeszcze kupiliśmy mrożonki typu właśnie warzywa chińskie do chińszczyzny z ryżem i tak dalej. Ale to już włożyłam do zamrażalnika, bo dość długo stało w samochodzie. Także to wszystko. Teraz trzeba to pochować i mogę odpocząć po pracy dzisiaj. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest czwartek, ja wczoraj się do Was nie odzywałam, ponieważ jak wróciłam z pracy, zaczęłam myć okna, zaczęłam sprzątać i ogólnie mieszkanie lśni, więc nie odzywałam się do Was, bo musiałam to po prostu zrobić, ale teraz już zbieram się do pracy, lecę i jestem dzisiaj taka strasznie różowa. W ogóle mam nową koszulkę, ostatnio sobie kupiłam, Familok. I tutaj jest tak, cudowna jest. No i oczywiście mam różową spódnicę, różowe buty, nie wiem czy mogę być jeszcze bardziej różowa, bo torbę też mam różową, telefon też mam różowy, masakra. Ja biorę ze sobą książkę Historię wilków, żeby czytać ją w autobusie, jak będę jechała. Wczoraj czytałam, ale już nie nagrywałam, bo wyglądałam naprawdę źle, byłam taka, no. Dobra, okej, zbieram się i do usłyszenia po pracy. Właśnie zaczęliśmy się zastanawiać z Adamem, dlaczego ta pani tak dziwnie wchodzi na balkon, na ogródek. Przecież ta pani wygląda, jak miała zaraz się wywrócić. Czy jej jest tak wygodnie? What?
Dobry, czego pan szuka? Zarybkę może, co? Kupimy sobie bojownika, proszę. Nie. Nie, bo później. Ja wiem, że mój poważnie. Nie takiego bojownika? Nie. Kiedyś przyjdzie. Chcę pieska. Boże, takiego bojownika może tylko tyle zrobić, a on jest piękny. Czy to jest twój kolor, Adam? Nie, ale nie widziałeś. 27,99. Ale są też inne kolory, jest brązowy. Zobacz, beżowy jest za 15,99. Nie wiem, czy to jest szybko słońce. Nie. Nie. Hyper dry. Hyper dry, no to może być szybko słońce. Łatwo słońce, dobra. Łatwo. No to nie jest to samo. Jaka jest różnica między szybko a łatwo? Jest szybko, no chodzę szybko. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jest piątek, 19 lipca. Ja się wczoraj już do was nie odzywałam, ponieważ zobaczyliśmy z Adamem jeden odcinek Stranger Things, a później wzięłam się za czytanie historii wilków i praktycznie skończyłam wczoraj książkę. Także chciałam się z wami podzielić swoimi spostrzeżeniami, powiedzieć wam, o czym w ogóle ta książka jest. I zaraz muszę lecieć do pracy, także jakbym nie zdążyła, to skończę mówić po pracy. Jeżeli chodzi o historię wilków, jest to książka Emily Friedlund. Jest to powieść, która znalazła się w pierwszej szóstce Nagrody Bookera w roku 2017. Ja już wam o tym mówiłam, ale chciałam jakoś tak ładnie zacząć. Jeżeli chodzi o samą historię, trudno jest mi zdefiniować tak naprawdę, o czym wam powiedzieć, a co jednak zachować dla siebie, ponieważ też tak ta książka jest skonstruowana. Mamy tutaj przedstawioną historię nastoletniej Lindy, która po prostu dojrzewa. Wychowują ją rodzice, którzy kiedyś byli hippisami i mieszkali w takiej komunie hippisów. To znaczy, jeżeli chodzi o wychowywanie, to może zbyt wiele powiedziane. Oni się nią opiekują, to znaczy są jej rodzicami i po prostu są. I tak naprawdę chyba nawet z tyłu w opisie, teraz nie znajdę tego, ale tak naprawdę z tyłu w opisie jest nawet podkreślone to, że jak potoczyłyby się losy Lindy, czy jak potoczyłoby się jej życie, jak wyglądałoby jej życie, gdyby miała innych rodziców, gdyby ta jej historia szła innym torem od samego początku. No tutaj możemy dywagować, ale to jak przeczytacie książkę, to będziemy mogli sobie porozmawiać. Ale wszystko zmienia się w momencie, kiedy naprzeciwko jej domu, naprzeciwko jeziora, ponieważ ona mieszka na takim odludziu w środku lasu, na środku jest ogromne jezioro i naprzeciwko jakby tego domu, za jeziorem, przeprowadza się rodzina z zewnątrz. Jest tam młoda dziewczyna, która wprowadza się ze swoim synkiem Paulem i ma ona męża, ale Leon jest nieobecny, ponieważ pisze on aktualnie swoją książkę, siedzi w innym stanie i wysyła on teksty do swojej żony, która siedzi właśnie w tym domku naprzeciwko Lindy, czyli do swojej żony o imieniu Patra. Tak naprawdę ma imię Kleopatra, ale skrótem tego imienia jest Patra. Wysyła jej teksty, żeby ona mogła tę książkę poprawić, ponieważ ona skończyła filologię angielską, więc może mu tam nanieść poprawki. I tak naprawdę wydawałoby się, że jest to normalna rodzina, no bo w sumie kobieta siedzi w domu z dzieckiem, poprawia teksty męża, potem ten mąż przyjeżdża i też się tam sytuacja troszeczkę zmienia, ale nie o tym. Cała książka jest skonstruowana w taki sposób, że od samego początku mamy wrażenie, że coś jest nie tak. Już właściwie sama postać Lindy, dzięki której poznajemy tę historię, ponieważ to z jej perspektywy jest prowadzone całe opowiadanie, wskazuje na to, że coś tutaj nie styka, coś jest nie halo, coś tutaj nie gra. Linda, a tak właściwie Madeline, tak z tyłu w opisie jest jej prawdziwe imię, ona się często przedstawia Linda, więc tak może będę to zamieniała. Ma 14 lat i nie jest zwyczajną nastolatką, to znaczy nie ma wiadomo jakiejś trzeciej ręki czy nadprzyrodzonych mocy, tylko jest po prostu inna, ma inne patrzenie na życie, inaczej się zachowuje. Rówieśnicy nazywają ją dziwadłem, więc już wtedy jakby poznając historię z perspektywy osoby, która jest wykluczona jakby przez, nie że społeczeństwo, ale przez znajomych w szkole, już mamy takie inne patrzenie na całą tę historię. Z racji tego, że wszystkie miejsca, zdarzenia, postacie są opisywane przez Madeline, poznajemy ten świat taki troszeczkę zniekształcony, ponieważ ona zwraca uwagę na rzeczy, które są nieoczywiste. Jest też bardzo spostrzegawcza, dzięki czemu ta książka jest też nie tyle plastyczna, jak bardzo filmowa, bym powiedziała. Sposób prowadzenia historii kojarzył mi się troszeczkę z Kosmosem Gombrowicza. To nie jest ta sama historia, zdania nie są tak samo budowane, nie są tak samo ucięte, ale
coś w kosmosie Gombrowicza też jest filmowego, zwłaszcza pierwsza strona, gdzie są takie krótkie zdania wskazujące nam, gdzie powinien praktycznie być montaż. I tak też jest w tej książce, to znaczy mamy tutaj historię, wszystko jest przedstawione tak czarno na białym, ale jednocześnie mamy jeden akapit, przerwa, drugi akapit, przerwa, kolejny akapit i ta książka jest taka po prostu dynamiczna, szybko zmieniająca się, jednocześnie jest bardzo powolna, to znaczy wiecie, tutaj jest cała masa absurdów. Mamy bardzo szybko budowaną akcję, ale jednocześnie ta akcja po prostu płynie. Linda skupia się na takich elementach, które są spokojne, które jakby są tu i teraz, gdzie na przykład pojawia się pot nad lewą brwią innego bohatera, czy widziała na przykład żyłkę, która pojawiła się na lewym udzie. Takie szczegóły, które są przedstawione w tej książce, sprawiają, że ja potrafiłam się zadumać, zastanowić, dokładnie wyobrazić sobie, co w danej chwili jest, jak ta sytuacja się zagęszcza. Niekiedy mamy takie wstawki, na przykład, nie wiem, gdybym nie była tak zaczarowana, wiedziałabym, co odpowiem później w sądzie. I nagle ja czytając zastanawiam się, w jakim sądzie? Co tu się wydarzy? Więc chcę dalej tę książkę czytać, jestem już kupiona i chcę dalej iść. Także to dla mnie było fascynujące, że ta widząca drobiazgi Linda przedstawia nam ten swój świat, świat swoimi oczami, ten inny, pełen szczegółów, ale jednocześnie takich szczegółów, które mogą nam się wydawać nieistotne, dla niej były sensem tworzenia rzeczywistości. Jeżeli chodzi też o uczucie, które mi towarzyszyło podczas czytania i właściwie skupiłam się tutaj na dialogach, bo to one też dużą rolę odgrywały w moich uczuciach, które mi towarzyszyły. Jakby to powiedzieć, Linda jako 14-letnia dziewczyna, rozmawiając z innymi postaciami, z innymi bohaterami, często wprawia ich w zakłopotanie. To znaczy oni rozwijają jakąś myśl, coś mówią, a ona nagle się na nich patrzy. Po prostu patrzy i mówi nie. Teraz tak wiecie, to wymyśliłam, ale chodzi mi tutaj konkretnie o to, że te dialogi też wprawiały mnie w taki pewien sposób nie zażenowania, ale takiego zawstydzenia, takiego poczucia, że coś tutaj nie gra. To wszystko dla mnie było tak odrealnione. Dodatkowo mamy tutaj bardzo dużo onomatopei, na przykład Madeline opisuje jakieś wydarzenie, że Petra, nie wiem, rozkłada koc, albo na przykład Madeline mówi, że jej ojciec oczyszcza ryby, zgrzyt, zgrzyt. I to sprawia, tak jak na samym początku wspomniałam, że jest to bardzo filmowa książka. Tu nie o to chodzi, że ona jest filmowa, że po prostu bierzemy, nakręcamy film i nie. Nie, nie, nie. Ona jest bardzo wizualna, ale też jakby wpływa na nasze różne receptory. Widzimy każdy detal, każdy szczegół, wszystko słyszymy. Niekiedy też jest bardzo dokładnie opisany zapach, na przykład zapach z ust bohatera, z którym przebywa Linda. Także te wszystkie szczegóły sprawiają, że my, to znaczy ja jako czytelnik, nie mogę się opowiadać za was, ale ja jako czytelnik byłam tam po prostu obok i niekiedy czułam się intruzem, niekiedy czułam się niepożądana w tym danym miejscu, czasie, z tymi osobami. No to było naprawdę doświadczenie, którego dawno nie doświadczyłam, czytając książkę. Długo zastanawiałam się, o co chodzi w ogóle z historią wilków, czyli o tytuł, skąd on się wziął i wpadłam na taki pomysł, że właściwie one przebijają się tutaj przez całą historię, przez całe życie Madeline. Ona jest też takim troszeczkę dzieckiem lasu, ma ogromną wiedzę, jak przetrwać w lesie, jak przetrwać w ogóle w dziczy. Potrafi pływać w kanoe, ale do czego zmierzam? Jeżeli chodzi o historię wilków, to był taki konkurs organizowany w jakiejś tam szkole i Madeline została wybrana przez swojego nauczyciela z historii i że przedstawiła ona jakieś wydarzenie, nie wiem, podpisanie deklaracji niepodległości, wojna secesyjna i tak dalej, i tak dalej. Madeline powiedziała, że ona chciałaby na tym konkursie powiedzieć referat o historii wilków. No i nauczyciel tak powiedział, że no to jest bardziej biologia niż historia, no ale ona się uparła i powiedziała, że będzie chciała o tym mówić. Także on się zgodził na to. Nie wygrała w konkursie, ale dostała nagrodę specjalną, wyróżnienie za oryginalny temat i później przez tego właśnie nauczyciela była nazywana Miss Oryginalności. I wydaje mi się, że to jest jakby kluczowe, jeżeli chodzi o całą tę powieść, ponieważ
Lindę mogą rówieśnicy nazywać dziwadłem. My możemy czuć dyskomfort czytając tę książkę, ale tak naprawdę to ona jest po prostu oryginalna. Nie pasuje do żadnego kanonu, jest inna, jest niezależna, jest wolna przede wszystkim. I tutaj ma zaznaczony taki jeden fragment, który wydaje mi się, że podsumuje całą tę powieść, jak również podsumuje Madeline jako postać, więc może go przytoczę. Po wszystkim jeden z sędziów uniósł w górę ołówek, ale muszę zapytać, jest coś, czego nie wyjaśniłaś zbyt dobrze. Co wilki mają wspólnego z historią ludzi? Wtedy zobaczyłam przy drzwiach pana Griersona. Trzymał w objęciach swoją kurtkę, jakby właśnie wszedł i widziałam, jak pochwycił spojrzenie sędziego i wzruszył ramionami. To najsubtelniejsze możliwe wzruszenie ramion, tak jakby chciał powiedzieć: dzieciaki, co można z nimi zrobić? Co można zrobić z nastoletnimi dziewczętami? Wzięłam głęboki oddech i spojrzałam ze złością na nich obydwu. Wilki nie mają nic wspólnego z ludźmi. Tak naprawdę, jeśli tylko mogą, starają się ich unikać. I taka jest też nasza bohaterka. Z jednej strony jest wolna, stara się unikać ludzi, a z drugiej strony chce zostać zaakceptowana, stara się, szuka tej drogi, jak dotrzeć do ludzi, żeby zawiązać jakąś głębszą więź. Chce prowadzić życie na własnych zasadach. Nie wiem, czy za bardzo się jakoś, nie wiecie, nie rozgadałam, czy wszystko dobrze przedstawiłam, tak jak o tym myślałam, ponieważ nie jest to łatwa książka, jeżeli chodzi o powiedzenie o niej czegoś więcej, żeby wam też dużo nie zdradzić, żeby was zachęcić. I mam nadzieję, że sięgniecie po tę książkę. Ona swoją premierę miała 3 lipca, więc w sumie niedawno. Jest to świeża pozycja właśnie od wydawnictwa Editio. I ja jestem zachwycona. Dawno już takiej książki nie czytałam i naprawdę wprawiła mnie nieraz w taką zadumę, że siedziałam i się zastanawiałam i wyobrażałam sobie to wszystko, o czym przeczytałam. Także tak. Tak to mniej więcej wygląda. Dobrze, w takim razie ja odkładam książkę. To był naprawdę przyjemny tydzień z czytania tej pozycji, którą zaczęłam czytać w Radomiu. Czytałam ją w pociągu, czytałam ją w drodze do pracy, czytałam ją w domu. Bardzo fajnie nagrywałam się do takiego reading vloga luźnego i zastanawiam się, czy taka forma by wam też pasowała, czy chcielibyście częściej widzieć takie filmy na moim kanale. Ja muszę powiedzieć, że nawet jest mi lepiej mówić o książce w momencie, kiedy ją czytam, niż na przykład nagrywać recenzję po jakimś czasie, więc nie wiem, czy taka forma w ogóle vlogów nie zapanuje na tym kanale, ale dajcie mi znać, jakie recenzje wolicie, czy wolicie takie recenzje siedzące, gadające, czy wolicie takie recenzje pomieszane właśnie z vlogiem, żeby coś się działo. Także no jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Będę wdzięczna za wszystkie komentarze. Dajcie koniecznie znać też w komentarzach, czy czytaliście podobne książki, gdzie mieliście takie wrażenie, że jesteście zbędni, że niepotrzebnie czytacie, że niepotrzebnie przebywacie z tymi bohaterami. Jestem ciekawa, bo z miłą chęcią sięgnęłabym po taką książkę jeszcze jakąś, która wprawi mnie w tyle skrajnych emocji. No, także dziękuję wam najmocniej za uwagę, dziękuję wam za to, że spędziliście ze mną ten czas. Mam nadzieję, że ten reading vlog wam się spodoba, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Pa!